Cześć, jestem Marcin, jesteśmy w Press Offroad Service, grupa Hiena, zajmujemy się serwisem aut terenowych, przygotowaniem do rajdów oraz produkcją akcesoriów i przebudową i tuningiem samochodów terenowych. Zajmuję się tym już kilkanaście lat. Grupa Hiena przede wszystkim zajmuje się produkcją akcesoriów offroadowych do marki Land Rover. Najwięcej części mamy do modelu Discovery 2 i są to zderzaki, progi, bagażniki dachowe, drabinki i różnego rodzaju inne gadżety, takie jak osłony, osłony lamp, osłony podwozi, osłony zbiornika, a także części do zawieszenia, stabilizatory i różne inne rzeczy. O, i widzimy tutaj taki właśnie regulowany stabilizator. Disco 2, które fabrycznie wyposażone było w układ ACE, który regulował siłownikiem hydraulicznym pracę stabilizatora. No niestety, ale często zawodzący już dziś po latach. A taki sztywny stabilizator z regulacją do liftu, wyposażony w wysokiej jakości Unibole, może spokojnie zastąpić tamten. Jest w tej chwili w zasadzie chyba nawet tańszy w sprzedaży niż używane oryginalne sztywne stabilizatory. O, tak to wygląda. Dobra, macie wersję taką, którą można sobie w terenie podłączyć? Jeszcze nie mamy, ale na pewno będzie dostępna, jest tylko kwestia tutaj wymiany powiedzmy elementu, którym przykręcamy go do mostu, tak? Tu w tym miejscu jest uchwyt do ramy, w tym miejscu uchwyt do mostu, stabilizator sobie pracuje, tutaj jest drążek skrętny, który ma za zadanie sprężynować odpowiednio pomiędzy kołami na przechyłach. Opowiedz może troszkę więcej o takim, bo ja jak do Ciebie przyjechałem po długiej przerwie, bo poznałem Cię w sumie z 10 lat temu, jak kolega, jeszcze pracowałeś w innym warsztacie, kolega kupił sobie witarkę i robiłeś mu zderzak i wtedy już pamiętam, że robiłeś fajne rzeczy, pamiętam, że wtedy już robiłeś właśnie witarki z klatką, na sztywnym moście, bardzo fajne projekty. Przyjechałem do Ciebie po latach, w sumie no kupę czasu się nie widzieliśmy. No i zobaczyłem, że tu kurde bardzo fajne rzeczy robisz, takie na wysokim poziomie. No, porządna sprawa. Może opowiedz troszkę o tym, co stoi za tobą, co to jest w ogóle i co to tam porabiasz przy tym aucie, bo ciekawa konstrukcja. No tutaj za plecami mam tak zwaną zmotę na ramoklatce, która została zbudowana od zera. Wyposażona jest w silnik V8 od Jeepa i mosty zwolnicowe od Volvo. To auto docelowo ma służyć do rajdów czy tam różnych pojeżdżawek w stylu Ultra 4 i tym podobnych. Czyli nie do końca będzie to zwykła przeprawa, ale coś bardziej nastawionego na jazdę po skałkach i jakieś tam dodatkowo ściganie. No, Ultra 4 to mi się podoba, powiem Ci, ja jestem fanem Ultra 4. Dla mnie to jest mega fajna formuła i właśnie fajnie, że w ogóle w Polsce, bo po pierwszej edycji w Polsce, tak nie do końca byłem pewny, czy to się przyjmie ta formuła. I powiem Ci, że coraz więcej ludzi takich związanych z offroadem w Polsce właśnie buduje typowe auta pod Ultra 4, bo to wiadomo, że są całkowicie inne konstrukcje i całkowicie inne przepisy niż to, co mamy u siebie. I też zupełnie inne tereny tak naprawdę, tam jest wszystko nastawione na jazdę i tak naprawdę jazdę bez windy. Odnośnie jeszcze samej powiedzmy formuły i tego, jaka będzie przyszłość offroadu w Polsce. No, moim zdaniem tego typu formuła, która gdzieś tam ogranicza się do jakiegoś zamkniętego terenu, jakiegoś tam wyrobiska czy jakiegoś takiego miejsca, w którym rzeczywiście bezpiecznie i spokojnie można jeździć, można szaleć, ścigać się, jest przyszłością, bo rajdy przeprawowe, takie klasyczne, które znamy gdzieś tam sprzed lat z pieczątkami, dużo dojazdówek prowadziło zwykłymi drogami, już powoli się
kończą albo przybierają troszeczkę inny wygląd, a takie mocno przerobione zmoty, auta, które naprawdę są budowane bezkompromisowo od zera, no dobrą sprawę nie spełniają przepisów bezpieczeństwa dotyczących jazdy po drogach publicznych, więc nie da się w ten sposób tych rajdów zorganizować. Najprawdopodobniej właśnie w przyszłości wszystkie te rajdy i nasze takie bardziej ekstremalne zabawy będą sprowadzały się do jazdy po torach i po jakichś tam takich właśnie miejscach. No nie do końca jest to ta zmotka za mną, auto budowane od zera, zaprojektowane i budowane pod rajdy typu Ultra Four, ale już myślę, że będzie nieźle do tego nawiązywać i jakoś tam się sprawdzi bojowo. To może chodź, pokażesz tam z bliska, opowiesz co tam jest w ogóle. Ja tu wezmę kamerkę. Może od dołu zaczynając, mamy tutaj dwa sztywne mosty, klasyczne rozwiązanie terenowe, akurat tutaj mamy zwolnicę od Volvo, czyli tak jak to w polskiej przeprawie często się już widywało. I idąc dalej, forlink z przodu na unibolach, skręt hydrauliczny, to jest akurat kit, który był ściągnięty ze Stanów. Cała ramoklatka zrobiona z rur, bez użycia jakichś tam profili kwadratowych akurat tutaj. Podwójny coilover na koło, na stronę i bump stop do tego jeszcze, żeby wyhamować w razie jakiegoś tam skoku. Silnik V8 amerykańska od Jeepa, powinna mieć około 300 koni. Myślę, że na początek to wystarczy. Jesteśmy w tym momencie tak naprawdę na etapie budowania wnętrza. Dość dużo czasu nam zajęło, żeby fajnie to zaprojektować. Wszystko mamy zaprojektowane w trójwymiarze w komputerze. Chcemy, żeby to wnętrze było z możliwością demontażu tego środkowego panela w razie jakiegoś serwisu skrzyni bądź reduktora, po prostu żeby mieć możliwość dojścia od tyłu do silnika. Skrzynia akurat tutaj jest manualna, co raczej już jeżeli chodzi o Ultra Four jest rzadszym rozwiązaniem, no ale taka tutaj z założenia była i została. Idąc dalej, mamy dwie wyciągarki na pokładzie, na tył i górę elektryk, no i wyciągarka mechaniczna. Nie wiem ile jej tu zobaczymy, ale jest tu wpasowana mechanik z takim trochę zmniejszonym bębnem. Ciekawe rozwiązanie, bo tu jest chyba na jakiejś główce mostu to zrobione. Jak to jest? Co to jest? To jest zrobione na główce mostu. Akurat nie my to robiliśmy i nie umiem nic więcej w tym momencie opowiedzieć na temat skuteczności. No, w każdym razie jest zrobione na wzór takich typowych wyciągarek, podparta tutaj na łożysku. Zbliżona bardzo kształtem i powiedzmy wielkością do wyciągarki ze Stara czy BRDM-a. Tylko będzie miała na pewno szybsze przełożenia. Z tyłu chłodnica. Układ chłodzenia jest zrobiony w ten sposób, że jedna z rur, która idzie od silnika do chłodnicy, jest elementem konstrukcyjnym i zarazem jest elementem, który będzie służył jako przewód do cieczy chłodzącej. Z drugiej strony chłodnicy podobnie. Dwa wentylatory spal, żeby to dobrze się chłodziło. I tak samo jak z przodu, w zawieszeniu dwa coilovery na stronę, stabilizator z regulacją. No tu ładnie mamy zwolnicę pokazaną wraz z hamulcem tarczowym. Mamy tutaj Jeepa Wranglera JLU
Czyli to jest najnowszy model Wranglera w wersji czterodrzwiowej. Wyposażyliśmy go w zderzaki naszej produkcji. Wyposażyliśmy go w uchwyt koła zapasowego, żeby to koło tutaj ładnie weszło, takie wielkie i stabilnie się trzymało. Oczywiście jest to wszystko przykręcane do ramy. Koła 35 cali, Jeep dostał zawieszenie z amortyzatorami Foxa podniesione, dostał nowy wydech i dostał jeszcze kilka takich gadżetów, jak na przykład przyciemniane lampy. Widzimy tutaj też właśnie ten zamysł zderzaków modułowych. Mamy dokładany bull bar, który może być, a może go nie być. Mamy dokładane boki akurat tego kształtu. Mamy też inne kształty do niego, tak żeby każdy mógł coś wybrać dla siebie. Zrobiliśmy do Jeepa nową atrapę, tak żeby trochę takiej drapieżności dostał. No i co, jeszcze z takich gadżetów, które tutaj mamy. Może nie jest to do końca offroadowy gadżet, ale generalnie staramy się w tym, co robimy, nie mieć granic żadnych, więc sprostamy, myślę każdemu projektowi, jakiego się podejmiemy. No i o, tutaj taki oto bajerek z podświetleniem na niebiesko w kolor auta, żeby można było sobie wygodnie wsiąść. Nie wiem, czy na poligonie się sprawdzi, albo na rajdzie jakimś przeprawowym, czy nie, no, ale gadżet jest dość ciekawy. Dobra, to opowiedz teraz coś o tym Land Roverze, bo to taki jeden z ciekawszych projektów Land Rovera, jaki widziałem. Śmiało. No ten Land Rover ma właśnie zaciekawić, dlatego tak jak mówisz, jest to jeden z ciekawszych projektów. Tak, ma to być takie auto, w którym i włożymy nasze akcesoria, takie jak zderzaki i inne wyposażenie. I jednocześnie będziemy mogli nim gdzieś tam sobie polatać, pobawić się i który będzie fajnie jeździł, a nie tylko głównie po asfalcie. No włożyliśmy tutaj coilovery, zbudowaliśmy zawieszenie z tyłu na unibolach Forlinka, takiego klasycznego. Z przodu przebudowaliśmy wahacze, zrobiliśmy swoje wzmocnione z odpowiednim kątem. Też z przodu są coilovery, a tak żeby on mógł naprawdę fajny wykrzyż uzyskać i zdolności jego terenowe, żeby były nieco poprawione. Koła 35 cali. No. Zdecydowaliśmy się na mosty od Nissana Y61. Ze względu na dostępność i wytrzymałość tych mostów. Chciałbym, żeby to auto tak naprawdę było nie tylko fajne z wyglądu i gadżeciarskie, tylko jeszcze wytrzymałe. Obudowy, tryby, przekładnie od Nissana są naprawdę mocne i myślę, że się sprawdzą w tym zastosowaniu. Dwie blokady, no bo tutaj też na tym nam zależało. Dwie blokady stuprocentowe. Duże koło, wykrzyż. Myślę, że to będzie bardzo fajny projekt. Tutaj niestety, ale nie będzie miejsca na tylne siedzenia, ale założenie tego auta jest takie, że podróżować nim będą dwie osoby. Jeżeli w ogóle będą gdzieś dalej podróżować, by nie do końca do tego, to auto jest tworzone. I tu, w tym miejscu, jak jest przestrzeń bagażowa, której w Discovery naprawdę jest dużo,
Będzie jeszcze zabudowa z szufladami, żeby jakieś tam graty sobie zmieścić. Zajmujemy się też produkcją akcesoriów, właśnie tego typu jak zderzak, który tu przede mną jest. To jest akurat wersja aluminiowa do Disco 2. Z założenia chcieliśmy, żeby Land Rover wyglądał nowocześnie, fajnie, designersko i powiedzmy, aby dostał takiej lekkości i drapieżności zarazem. Myślę, że nasze akcesoria już są znane dość szerokiemu gronu właścicieli Land Roverów i będziemy dalej rozwijać nasze produkty i oferować coraz to, myślę, ciekawsze rzeczy. Tutaj akurat mamy wersję modułową przedniego zderzaka, która jest zrobiona w połowie, w zasadzie ponad połowie z aluminium. Te boki tutaj są aluminiowe, natomiast środek, gdzie montujemy wyciągarkę, mamy uszy do szarpania i który jest przykręcany do ramy, czyli stanowi ten najmocniejszy element zderzaka, jest wykonany ze stali S355. To jest stal o podwyższonej wytrzymałości. No, zderzak nie jest oczywiście przez to, że jest aluminiowy, mega pancerny, ale jest to, myślę, dobra opcja do wyprawy, do overlandingu wszelakiego i dla ludzi, którzy chcą uzbroić swoje auto, ale niekoniecznie potrzebują mieć samochód do powalania drzew. Ile waży taki zderzak? No taki zderzak bez lamp i jakichś tam dodatków waży 16 kg. No to ładna waga. No więc jest to dużo mniej niż nawet jakiś delikatny stalowy. Myślę, że o to tu chodzi, nie? Żeby nie dźwigać kilogramów przed sobą, tym bardziej w aucie wyprawowym, gdzie mamy kupę sprzętu, mamy kupę różnych gadżetów dodatkowych, to każdy kilogram jest ważny, a tym bardziej już niesiony przed sobą. Na pewno oszczędzi zawieszenie i tak dalej. No, im mniej będzie auto ważyć, tym lepiej. I dla auta, i dla nas. Siemanko, nazywam się Jacek. Jesteśmy z Spawalni Hieny. Dzisiaj mamy tutaj zderzak tylny do Land Rovera Discovery D2. I mamy też jego wersję modułową, którą będziemy sobie niedługo testowali. I akurat właśnie ją sobie spawam. Także teraz pokażę po prostu, jak spawamy te zderzaki. Dobra, idziemy sobie